Moi drodzy, ze mną Biały, Sebastian Białek, cześć. Witaj. Finalisto. Otóż to. No, zaskoczony? Bardzo, zaskoczony na pewno, bo żebym takiego ciosa mocnego dostał od pana Adama Sztaby, no na pewno troszeczkę mieli w tym racji, bo może to zejście nie do końca było na miejscu, no ale starałem się oddać, wiadomo, no całego siebie. Uważam, że w hip-hopie trzeba poruszać trudne tematy i czasami nawet granice pewną trzeba nagiąć, ponieważ o pewnych rzeczach ludzie nie chcą po prostu mówić, a ja je poruszam, te tematy na przykład. No właśnie, przypomnijmy, co powiedział Adam Sztaba, bo porównał trochę całą tą historię do telenoweli. Mocne słowa rzeczywiście, ale nie czujesz się nimi urażony. Nie, ponieważ telenowele są bardzo często oglądane, a mi chodzi o oglądalność i o to, żebyście mnie słuchali, tak więc no. Oglądasz telenowele? Niewolnica Izaurę cały czas. Moda na sukces, o to jest mój numer jeden. Nie, moda na sukces jest dla mnie za trudna, ja już tam nie wiem kto z kim, jak i dlaczego. Słuchaj, powiedz mi, co dalej z twoją karierą? Czy rap i muzyka to jest to, z czego chcesz żyć i takie masz plany na przyszłość? Tak, oczywiście, ja to po prostu kocham od dziecka i zawsze chciałem po prostu nagrywać, koncertować dla ludzi i nawet, czy ja niezależnie od tego, czy ja bym to wygrał, czy ja bym tego nie wygrał, ważne jest to po prostu, czy ci ludzie, którzy tak głosowali, będą przychodzić na koncerty, będą kupować płyty i wspierać. Chciałem się z tobą zobaczyć. Cieszę się. No, ja również, mój drogi. Życzę ci powodzenia w takim razie. No kurczę, daj czadu w finale. Mogę cię przytulić? Tak. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.